No to witamy serdecznie w kolejnym vlogu i nie wiem jak to będzie działało, ponieważ no, ale jak widzicie jest inna okoliczność. Jesteśmy tutaj z Kubą, który jest naszym dzisiejszym kierowcą oraz uwaga, plot twist, jesteśmy tutaj jeszcze z Jasiem. Jasiu to jest najwierniejszy fan tego vloga, komentuje każdy odcinek. O nie zgoliłem wąsa, ale wstyd. Jasiu, tak więc powiedz naszym kochanym widzom, gdzie teraz jedziemy, co się będzie działo w zasadzie przez najbliższy tydzień? W zasadzie przez najbliższy tydzień będziemy oddawać się białemu szaleństwu. Dodajmy, że jedziemy na obóz narciarski, którego kierowniczką, sprawczynią, matką cholewą jest mama Kuby zresztą. Kuba, czy chcesz powiedzieć parę słów o swojej mamie? Nie. To my powiemy, jest to przewspaniała, cudowna kobieta, która nas zatrudnia od paru lat, więc o pracodawcy nie mówi się źle, nawet jeżeli by było coś do powiedzenia, a naprawdę nie ma, prawda Jasiu? Nie ma. Matka Cholewa jest wspaniała. Najlepsza, słuchajcie, wszystkim serdecznie polecamy obozy z panią Cholewą. Znajdźcie nas na Facebooku, tutaj Jasiu jest administratorem, a nie, czekaj, bo to tajemnica. Tajemnica, to, obozy z Agnieszką Cholewą. Tam pani Agnieszka wszystko sama prowadzi, zawsze pozdrawia i się podpisuje. Naszą taką tradycją na tych wyjazdach jest to, że zawsze tworzymy jakiś film dla uczestników. Zazwyczaj jest to jakiś film fabularny. Dlatego tutaj dzisiejsze vlogi i najbliższe vlogi będą arcyciekawe, bo Jasiu jest geniuszem po prostu vlogowania. Kubuś też się świetnie sprawdza, na przykład w roli szalonego Araba, chociaż to już nie te czasy. No ale Abdullah i będzie fajnie. No słuchajcie, pierwszy dzień, zaraz wychodzimy. Kubuś, o czym będzie tegoroczny film? Nagramy coś? Nie będzie filmu. Jak to nie będzie filmu, damy radę, nagramy coś. Chodź Kubuś, idziemy na narty, będzie fajnie. Dzieciaki właśnie odjeżdżają na narty. Jasiu, kiedy nagramy film? Nie będziemy nagrywać. Nie będziemy nagrywać filmu? Nie, no Jasiu, nagrajmy film. No i tak sobie jeździmy, generalnie jest cudownie. Właśnie mamy pierwszy wyjazd orczykiem na górę. Potem będziemy przejeżdżali na krzesło. W razie martwię, bo trzeci dzień i jeszcze nam się nie udało nickolwiek nagrać. A kurczę, to jest niesamowite, bo mieliśmy na to czas. A tak normalnie w ciągu dnia no to jeździmy sobie na krzesełku. Na dużo większym i dużo stromszym stoku niż orczyku. Jasiu, kiedy nagrywamy film? Jaki film? Nic nie nagrywamy, idziemy spać. Jesteśmy na przerwie, zgodnie teraz z tradycją wcinamy fryty. Kuba, nagramy jakiś film? Nie mam czasu. To jest strasznie smutne. Chłopaki nie chcą ze mną nagrywać filmu. Już nie wiem, co ja zrobię. Oni naprawdę nie chcą. Dobra chłopaki, ja myślę, że musimy załatwić sprawę po męsku. Ja chcę nagrać ten film, wam się za cholerę nie chce, tak? Tak. Dobra, a czy jeżeli wam zapłacę, nagracie ze mną film? A wiesz, wszystko zależy od tutaj kwestii finansowej. No. Myślę, że jakoś się dogadamy. Ale zapłacę wam. Ale wtedy robicie wszystko, co tylko sobie wymyślę. Jesteście gotowi na każdy mój pomysł? Wchodzicie w to? Tak. No to zapraszam, nagrywamy scenę pierwszą. Nagrywamy, oczywiście, tak. Kiedy spotkania nadszedł czas i wszyscy się zebrali. Kiedy spotkania nadszedł czas i wszyscy się zebrali. Trafili pod te same drzwi i razem zapytali. Trafili pod te same drzwi i razem zapytali. Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Gdy skarby wydobyto z dna, przed nami stała skrzynia. Gdy skarby wydobyto z dna, przed nami stała skrzynia. Jeden drugiemu mówił tak, no powiedz, nie bądź świnia. Jeden drugiemu mówił tak, weź powiedz, nie bądź świnia. Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Z rury ciekła ciecz, albo ulatniał się gaz. A kiedy z rury ciekła ciecz, albo ulatniał się gaz. Do pracy chętnych cały tłum, coraz ktoś pytał nieraz. Do pracy chętnych cały tłum i coraz ktoś pytał nieraz. Kto ma klucze? Kto ma klucze?
podróż ruszał on i wsiadł do samochodu. A kiedy w podróż ruszał on i wsiadł do samochodu, zapytał więc odważnie w głos, zapytał jak za młodu. Zapytał więc odważnie w głos, zapytał jak za młodu. Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Jeszcze raz zapytał, kto ma klucze? Kto ma klucze? Kto ma klucze? No kto ma klucze? One tutaj były przez cały czas! Te pieniądze nie były tego warte.